Czwartek, 11 lipca, Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. Poważny wypadek w należącej do polskiej grupy górniczej kopalni Redutowy. Kilkanaście minut po godzinie 8 rano doszło tam do silnego wstrząsu. Pod ziemią znajdowało się wtedy 78 górników. Karolina Komada. Zarówno dla pana Krzysztofa, jak i dla pozostałych górników kopalni Redutowy to miał być kolejny spokojny dzień w pracy. Jednak po godzinie 8 rano prawie 1200 metrów pod ziemią doszło do silnego wstrząsu. No wie pani, no wszystkich ewakuowali z dołu. Teraz słyszałem, że psy tropiące spuścili. Ciężka sytuacja, no nie wiem, syn też tam jest. Ja też przepracował 25 lat na kopalni. Nie wiem, jak to jest. W rejonie wstrząsu znajdowało się 78 górników. Wykonywali prace konserwacyjne. 76 jest już na powierzchni. 17 górników trafiło do szpitali. Część z nich wiemy, że już opuszczają szpitale, izby przyjęć, ponieważ żadnemu z pacjentów na chwilę obecną nie zagrażało nic życiu. Jeden pacjent był czerwony, przewieziony śmigłowcem LPR-u ratownika 4 na Ochojec do zabezpieczenia, ponieważ miał urazy głowy, uraz klatki piersiowej. Były to powierzchowne urazy. Na dalszą diagnostykę i badania został przewieziony do szpitala w Ochojcu. Dowodzący akcją ratunkową musieli brać pod uwagę zarówno konieczność jak najszybszego dotarcia do zaginionych górników, jak i bezpieczeństwo ratowników. Akcja prowadzona jest w trudnych warunkach zagrożeń skojarzonych. W drugim stopniu zagrożenia tąpaniami w czwartej kategorii zagrożenia metanowego. W związku z powyższym musimy tu zwrócić uwagę szczególnie na to, aby nikomu już nic się nie stało. Czuwa nad tym kierownik akcji, który na bieżąco koordynuje, sprawdza stan zagrożenia i w zależności od tego dostosowuje polecenia i prowadzenie akcji do tego, co mamy na dole. Jak poinformował późnym popołudniem prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa, akcja została czasowo przerwana, bo nastąpił wzrost aktywności sejsmicznej i mogło dojść do kolejnych tąpnięć. Dodał też, że jeden z dwóch zaginionych górników jest wydobywany na powierzchnię, ale nie jest znany jego stan. Do drugiego poszukiwanego górnika ratownikom nie udało się jeszcze dotrzeć. Do tej pory, gdy ktoś zapomniał zabrać paszport na lotnisko, po prostu nie mógł wsiąść do samolotu. Teraz takie problemy mają się skończyć. Za kilka dni na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach zacznie działać specjalny punkt Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym będzie można wyrobić tymczasowy paszport. Paweł Jędrusik. Punkt jest już niemal gotowy, ale swoją działalność rozpocznie 17 lipca. Znajduje się na drugim piętrze terminalu B pyrzowickiego lotniska. To tu można będzie wyrobić tymczasowy paszport. Pasażerom taki pomysł się podoba. Świetna sprawa. Uważam, że super sprawa naprawdę. Często bywa tak, że właśnie w ostatniej chwili widzimy, że nie jest ważny paszport, no i możemy z tego skorzystać. Różne są w ostatniej chwili, można wykupić też wakacje. Bardzo dobry pomysł. Mi się nigdy nie zdarzyło zapomnieć paszportu, ale wiem, że ludziom się zdarza, także jak najbardziej. To jest świetna sprawa, jak dla mnie. Tym bardziej, że na zwykły paszport czeka się w urzędach marszałkowskich około miesiąca czasu, także super. A czasem można przegapić ważność nawet niechcący. Ale warto pamiętać, że wyrobić tymczasowy paszport będzie można tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy ktoś zapomniał paszportu, zgubił go albo dokument jest już nieważny. Musimy dysponować ważnym numerem PESEL, więc nie musimy mieć przy sobie dokument tożsamości, ponieważ urzędnik po samym PESEL-u potwierdzi naszą tożsamość i od razu też w tym punkcie istnieje możliwość zrobienia zdjęcia. Cały proces trwa około 20 minut. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. Mieszkańcy Katowic chcą zmian w polityce parkingowej, ale miasto na razie ich nie przewiduje. Po pół roku funkcjonowania nowej strefy płatnego parkowania radni i urzędnicy wyciągają wnioski. Problem w tym, że brakuje danych, bez których trudno stwierdzić, czy rozszerzenie strefy i podniesienie stawki przyniosło pożądany efekt. Łukasz Kądziołka. Krytykowane przez jednych, a wyczekiwane przez drugich zmiany w parkowaniu w Katowicach zostały wprowadzone ponad pół roku temu. Strefa płatnego parkowania objęła kolejne dzielnice, a stawki za parkowanie wzrosły. W pierwszym momencie samochodów było na ulicach zdecydowanie mniej. Tak wyglądało to na początku grudnia 2023 roku. Jednak teraz wszystko wróciło do normy. Jak wynika z danych, do centrum Katowic wjeżdża nadal ponad 1 700 000 samochodów w ciągu miesiąca. Wjazdy i wyjazdy nie zawsze są w stanie odzwierciedlić 100% ilość samochodów, tych samych wjeżdżających i wyjeżdżających. W
ze względu na to, że są pewne wloty i wloty, które nie są kamerowane. Dla mieszkańców to oznacza mniej więcej tyle, że niewiele się zmieniło, choć zmiany w parkowaniu zakładały m.in. ograniczenie ruchu pojazdów w centrum miasta. Wjeżdża tam tyle samo samochodów, co wjeżdżało przez ten dworzec, no to gdzie się one podziewają? No to podziewają się na podwórkach. Koszulka mam to doświadczenie, zresztą świetnie szczukami, gdzie nie było, kiedy strefa jest. Na problem rozjeżdżania podwórek przy granicach rozszerzonej strefy zwracali uwagę także mieszkańcy osiedla Paderewskiego. Jednak Urząd Miasta na razie większych zmian nie planuje. Zmiany strategiczne, które jak opisaliśmy tam dotyczą zmian granic, strefy, godzin i tak dalej, będziemy chcieli poprzedzić badaniami parkingowymi. Tyle, że badań, które planowała Metropolia, na razie nie będzie. Firma, która miała je przeprowadzić, nie podpisała umowy z GZM. Dlatego w najbliższym czasie na pewno nie będzie danych, które odpowiedzą na pytanie, czy parkingowe zmiany przyniosły pożądany efekt. Będzie nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na jego zaprojektowanie i wybudowanie, a gotowe powinno być za około 2 lata. Poprzednie schronisko zostało zamknięte w 2021 roku. Paweł Jędrusik. Schronisko w Mysłowicach zostało zlikwidowane, bo znajdowało się zbyt blisko innych zabudowań. Teraz miasto chce zbudować nowe i ogłosiło przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj. Nowe schronisko ma powstać przy ulicy Świerczyny. Będzie zabudowana boksami, będą również pomieszczenia biurowo-socjalne, wybiegi dla piesków. W mieście przekonują, że inwestycja jest potrzebna, bo tylko w ciągu roku do schroniska będzie trafiać około 150 zwierząt. Zwierząt bezdomnych jest dużo. Wiadomo, nie wszystkie z nich są to zwierzęta, które ten dom utraciły stale. Niektóre odbierają właściciele. Jednak wiadomo, że budowa schroniska też przyspieszy proces, w którym czas ten, który zwierzę spędzi w schronisku, ponieważ właściciel będzie miał bliżej, będzie mógł szybciej to zwierzę odebrać. Ulgę z kolei poczuje schronisko w Sosnowcu. To tam po likwidacji schroniska w Mysłowicach trafiały zwierzęta z sąsiedniego miasta. Na pewno to odciąży schronisko, bo w tamtym roku przyjęliśmy z samych Mysłowic 134 psiaki. W tym roku do lipca 87. Więc na chwilę obecną można powiedzieć, że jest to do 15% całego stanu. Na budowę schroniska Mysłowice otrzymały dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 30 milionów złotych. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztować cała inwestycja. Bilet dla rodziny w promocyjnej cenie. Nowa oferta Kolei Śląskich ma zachęcić mieszkańców regionu do wakacyjnych podróży po województwie. Poza tym przewoźnik wielkich planów na rozwój na razie nie ma, bo w Katowicach szykuje się wielka kolejowa inwestycja, która będzie powodowała utrudnienia dla pasażerów pociągów przez najbliższe kilka lat. Łukasz Kądziołka. Nowa twarz w Kolejach Śląskich, ale tak naprawdę już dobrze znana. Dzisiaj odbyła się pierwsza konferencja prasowa z udziałem nowego prezesa spółki. Jeżeli chodzi o ilość pasażerów, jesteśmy ponad plan. Spółka dobrze funkcjonuje. Podstawową moją zasadą jest ewolucja, nie rewolucja. Także dzisiaj nie będę mówił o zmianach. O wakacyjnych zmianach w taryfie mówił za to wicemarszałek województwa śląskiego. Oferta może ucieszyć część pasażerów. Osoby dorosłe podróżujące z dzieckiem do 16 roku życia za bilet jednorazowy na dowolnej trasie zapłacą 10 zł. Żeby ludzie przekonywali się do naszych Kolei Śląskich, cały czas pracujemy nad poprawą komfortu jazdy, poprawiamy terminowość pociągów. Każda taka akcja promocyjna to spory koszt dla spółki. W tym przypadku będzie to około 400 tysięcy złotych. Szacując zeszłoroczne dane sprzedaży, gdybyśmy to zindeksowali o naprawdę zwiększone zainteresowanie podróżami kolejami, to pewnie ta kwota będzie troszeczkę większa. Natomiast my na taki wydatek patrzymy dwuwymiarowo. Ten wydatek często zwraca się w przyszłości. Promocja będzie obowiązywała od 15 lipca do 30 sierpnia. Nie obejmuje trzech odcinków: Chałupki Bochumin, Trzebinia Kraków oraz Sucha Beskidzka Zakopane. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w czwartek. Jutro proszę o nas pamiętać o 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.